Cześć, siemanko, witam was serdecznie, jestem Sobaka i dzisiaj chciałbym wam pokazać mod ProSeed. Mod autorstwa Whoopstera jest takim pakietem funkcji, które usprawniają nam siewnik. Czyli tak, pozwala nam przede wszystkim tworzyć ścieżki technologiczne, coś czego nie ma standardowo w Farmingu, czyli po prostu odcinamy kilka sekcji i tworzy nam wtedy ścieżkę technologiczną. Możemy odciąć połowę siewnika, jedną albo drugą. Ewentualnie na przykład możemy wyłączyć nawóz w siewnikach, które go posiadają. Czyli jak na przykład tamten chodz, który jest daleko i pokażę go wam później. To są takie podstawowe funkcje, które ta modyfikacja posiada. Instalacja jest dosyć prosta, wystarczy pobrać mod z mod huba, wrzucić, odpalić i on automatycznie pojawia się nam w siewnikach. Tak jak tu widzicie, jestem w siewniku, to wyskoczyło okienko i to jest podstawowa w sumie instalacja. Żadnych innych rzeczy tutaj nie ma skomplikowanych. Wciskając środkowy klawisz myszki, widzicie, uwalniamy myszkę i możemy wtedy zmieniać sobie tutaj opcje. A ja tak może polecę od góry, pokażę wam po kolei co i gdzie jest, jak to się w ogóle obsługuje. Czyli tak, na samej górze widzicie pasek, to jest taki pasek informacyjny pokazujący nam zużycie ziaren, powierzchnię w hektarach, no i tutaj jest zużycie ziaren na hektar. Tym przyciskiem możemy je kasować. Niżej mamy tryby. Jest tak, tryb ręczny, gdzie sami bierzemy po prostu, o, tutaj za pomocą kontrola z klawiszem R. Jak wciskamy, to mamy wtedy albo tworzy nam ścieżkę technologiczną, albo nam nie tworzy, ewentualnie może nam odciąć połowę, jedną albo drugą. Ale to, jak dla mnie, powiem wam szczerze, jest niewygodne. Słabo to się spisuje, bo trzeba samemu pilnować, żeby, wiecie, ścieżki były dokładnie, żeby nam to wszystko powychodziło. Dlatego no, ja uważam, że lepszy tryb to tryb automatyczny. Aha, jeszcze tak póki pamiętam, w trybie ręcznym nie działa nam pracownik. I tak, mamy tryb półautomatyczny, to jest taki właśnie tryb według mnie najfajniejszy. Znaczy jeszcze jest automat, ale automat jest dla osób, które korzystają z Guideline Steering. Wtedy tam się dzieje wszystko, automatycznie nam zmienia ścieżki, my musimy tylko zawracać. I tak, typ półautomatu, tutaj już sami, o widzicie, jest możliwość ustawienia tych różnych przycisków. No i tak, typ automat, on tutaj bierze nam, wyświetla, że GPS jest nieaktywny, bo w tym ciągniku akurat GPS-u nie ma. Także my wracamy do typu półautomatycznego. Kolejna sprawa to jest odległość. To jest odległość naszego opryskiwacza. Tak jak widzicie, tutaj z tyłu stoi opryskiwacz, który będę wykorzystywał na tym polu do ścieżek technologicznych. Później ewentualnie na przykład, nie wiem, do rzutnika wapna czy coś. Ustawiamy jego szerokość. Ja teraz mam siewnik 6-metrowy, tak jak na dole tutaj widać, a opryskiwacz ma 24 metry. O, ustawiamy 24 metry, czyli będzie 4 ścieżki. Niżej jest przycisk od włączenia nawozu, czy ma być nawóz, czy ma go nie być. No w tym akurat siewniku nie ma nawozu, więc to nie działa. No i tutaj jest przycisk od wyłączania poszczególnej połowy, czyli jedna, druga albo całkowicie. I tutaj jest sygnały dźwiękowe. Tutaj jest przełączanie oznaczenia przedschodowego. To się jakoś tak fachowo nazywa, ale to działa tylko wizualnie. Nie działa tak jak naprawdę. Także to może być wciśnięte, tak żeby było. I zanim w ogóle zaczniemy coś robić, najpierw jeszcze też sugeruję wejść na stronę autora, na jego GitHuba i tam jest do pobrania taki malutki pliczek ProSeed PDF. Ja wam tutaj wrzucę, który pokazuje nam, jak w ogóle za to się zabrać. Tu macie wersję po niemiecku, niżej jest wersja po angielsku. Tak w skrócie. Tabela A pokazuje nam szerokości naszych siewników. Tabela B pokazuje nam szerokości naszych opryskiwaczy i innych tych
urządzeń, które będą nam tam, nie wiem, nawóz rozrzucać na przykład. No i tabela C to jest liczba tych ścieżek. A D pokazuje, w jaki sposób mamy zaczynać. Tak widzicie, jak jeżeli jest parzysta liczba ścieżek, no to zaczynamy zawsze od połowy. Jedną sekcję wyłączymy i potem jedziemy już do końca. I tu mamy podziały na tym. My mamy 6-metrowy siewnik, 24 metry opryskiwacz, czyli szukamy tutaj, to jest tak, 6 metry, 24 metry, czyli 4 ścieżki. Czyli musimy zaczynać od połowy tej ścieżki. I widzicie, tak jak nam tu program pokazał, jest 4 ścieżki, odległość, wszystko nam pasuje. Czyli ja w tym momencie ukrywam to okienko, żeby nam nie przeszkadzało. I odpalamy naszego ciągnika. I tak, podjeżdżamy pod pole. I teraz najlepiej ustawić się na początku pola. Tak jak ja jestem mniej więcej. W trybie półautomatycznym też możecie używać GPS-a. Ale on wtedy nie będzie nam automatycznie zmieniał tych ścieżek, nie będzie widział, tak? My będziemy musieli pamiętać, żeby te ścieżki były w porządku. Bo na przykład z GPS-em możemy jechać w ten sposób, że jedziemy na przykład co drugi przejazd, prawda? Nie zawracamy w miejscu, tylko zawracamy robiąc odstęp jednego przejazdu, a program automatycznie nam będzie wiedział, że akurat w tym momencie powinna być jedna ścieżka technologiczna lub nie. I tak, jak jesteśmy ten, opuszczamy i teraz widzicie, po opuszczeniu przełączyło nam na drugą ścieżkę. To niestety tak ten program ma, że klikając, podnosząc siewnik i go opuszczając, on zmienia nam ścieżkę. Zobaczcie. Podniosłem, opuściłem i zmieniło na kolejną. Podniosłem, opuściłem i teraz wyskoczyła czwarta. My zmieniamy na pierwszą, ewentualnie można zawsze tutaj zmienić. I tak jak tam było w tej tabeli, zaczynamy od połowy, czyli po prostu wyłączamy sobie z jednej strony sekcję. I najlepiej jest wyłączyć to w ten sposób, czyli wyłączamy to po prawej, żebyśmy mogli jechać prosto przy początku pola, żeby nam to nie przeszkadzało. Także jeżeli mamy to wszystko, to po prostu wystarczy odpalić i jedziemy, tak? Zaczynamy siać i jak widzicie, sieje nam tylko połową. O, wziąłem szybki ciągnik, szybki siewnik, to będzie momentalnie zasiane. I tak, dojechaliśmy do końca. Podnosimy. O, już nam pip robi, żeby zmienić i w tym momencie musimy wziąć już na pełną i zobaczcie, jak zawrócimy. I ustawimy się tak, jak powinniśmy stać. A to jest mniej więcej tak. Opuścimy go, przełączyło nam na długą ścieżkę. Dodatkowo widzicie, jeżeli znaczniki wyciągniemy, to też nam fajnie pokazuje się tutaj na tym ekranie, że jest znacznik opuszczony. Dobra, i my jedziemy, siejemy teraz drugą ścieżkę, że tak powiem. Dzięki temu, że było połowa zasiana, no to on akurat dobrze mu wychodzi, tutaj nie będzie problemów. Ok, do góry. I tu mamy ślad. Możemy sobie zmienić teraz na tą stronę. O, i zobaczcie. Mamy tak. Opuszczamy. Oj, nie tym klawiszem. Opuściliśmy i widzicie, przeskoczyło na trzecią ścieżkę i w trzeciej ścieżce akurat mamy ścieżkę technologiczną. Czyli ustawiamy się mniej więcej prosto i lecimy. I tutaj zobaczcie,
zostały puste miejsca, czyli tutaj, gdzie jest nie zasiane. I po dojechaniu do końca podnosimy. Czekajcie, zasięg schowam, żeby nam nie przeszkadzał. I zobaczcie, co się teraz będzie działo. Ustawiliśmy się. Mamy tak. No i puśćmy naszego pracownika. Czyli wciskam H. On automatycznie zmienił ścieżkę na czwartą. I nasz pracownik jedzie już teraz i robi tą czwartą ścieżkę, która jest bez niczego. Niestety to menu znika. To jest troszkę głupie, że nie mamy podglądu na to, jak ten nasz pracownik jedzie, która ścieżka jest zrobiona, no ale zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten ciągnik nie będzie go blokował. Nie blokuje go, dobrze. No i on w tym momencie zaczął tak jakby jechać pierwszą ścieżkę. Przełączyło mu teraz na pierwszą. Pierwszą już zrobi po całości. I zaraz będzie robił drugą. Też musicie uważać, bo jak go zatrzymacie w międzyczasie, to te ścieżki się przełączą, bo on sobie podniesie i wtedy mogą ścieżki przeskoczyć. Dlatego no to trzeba uważać, ewentualnie mówię, tryb automatyczny z GPS-em jest o tyle lepszy, że tam te ścieżki tak jakby się automatycznie zmieniają i nie ma z tym problemów. I tak, teraz jest druga ścieżka, a trzecia ścieżka była ze ścieżkami technologicznymi. Także teraz dojedzie nam do końca i powinno to zadziałać tak jak trzeba. Ja tu, jak on nam zacznie jechać, tego zostawię i pójdę na drugi ciągnik, gdzie jest inna troszkę kombinacja, o, że tak powiem. Zobaczcie, on nam zawraca i ścieżki robią się same. Aby dobrze zacząć, jak dobrze zaczniemy, to ten pracownik potem sam jest nam w stanie to ogarnąć. O, idzie, tak jak mówiłem, ja sobie wysiądę. Dobra, jedź. I tutaj widzicie, jest miejsce, gdzie te ścieżki zostały pominięte. Dobrze, my biegniemy tutaj do naszego kolejnego Horsza. Tym razem Horsz jest 9-metrowy. A jestem tu, tak. Horsz jest 9-metrowy. Ja go odpalę. I tutaj widzicie już, że jest zainstalowany GPS w nim. I teraz tak. Bierzemy znowu. Przechodzimy tutaj. Wybieramy tryb automat. I teraz musimy aktywować GPS-a, czyli wciskamy Alt C. O, pojawiła nam się tutaj ikonka, że połączenie z GPS-em jest i w tym momencie ten automat nam już znikł. I tak, musimy teraz znowu wrócić do tej naszej tabelki i mamy tak, 9-metrowy siewnik, no właśnie, siewnik, a tamten opryskiwacz jest 27-metrowy. Czyli tak, tutaj wracamy do tabelki i szukamy, gdzie jest, tu jest, 9-metrowy siewnik, 27-metrowy opryskiwacz, czyli zostaje nam 3 ścieżki. Zaczynamy od całej, czyli robimy jedną, drugą, trzecią i tyle. To nam wystarczy, nic, tutaj nie ma kombinowania, jakieś połówki czy coś. Dobra, czyli tak. Tu wróciliśmy, jesteśmy i teraz tak, musimy tutaj odległość ustawić na 27 i tak jak widzicie, pojawiło nam się, że są 3 ścieżki
Tu mamy opcję z nawozem, włączymy dźwięki, żeby były i zaraz zobaczymy, jak to działa. Tak, i teraz musimy skonfigurować GPS-a. Guidance Steering, ale ja będę mówił, że to jest GPS, prawda? Więc tak, Ctrl S odpaliło nam tego naszego GPS-a. Ja tu ustawię na równo 9 metry, żeby mu się nic nie kombinowało. Pokaż linię, też włączymy, żeby było. I tak, tu z punktu A 0, tak, to jest 0, kierunek 0. I powinno nam tak, pokazuje. Teraz trzeba delikatnie przesunąć, czyli Alt i Page Down. O. Mamy tak wzięte i możemy go uruchomić. I teraz znowu Alt X. Włączył nam. Opuścimy i jedziemy. I jest pierwsza ścieżka. Jest jako automat. Widzicie, pokazuje zużycie. Jakie teraz mamy. I nie zużywa nam nawozu. Tak, ja kliknę teraz tu. O. I w tym momencie nawóz jest zużywany. Czyli taka fajna opcja, że można to sobie wyłączyć. A zobaczcie, on tam nam fajnie podrobił ścieżki technologiczne. W kolejnym daje sobie radę, także jak jest pole fajnie zrobione pod pracowników, to może naprawdę to... O, widzicie? I zobaczcie, teraz zmieniam. Tutaj on tak jakby na tym ma, że to jest ścieżka numer 2, a my sobie przejedziemy dalej, żeby nie nawracać w miejscu. Zobaczcie, zrobiło nam ścieżkę numer 3. No to my tutaj znowu blokujemy i jedziemy. I on w tym momencie nam zrobił, będzie robił ścieżkę numer 3. Automatycznie przełączył. I zaraz nawrócimy i zrobimy ścieżkę numer 2. Także też fajne, bo można dużymi, wiecie, ciągnikami, dużymi tymi siewnikami sobie jeździć, tutaj nawracać, nie to, że trzeba kręcić w małych miejscach, tylko no, robimy to na szeroko i wtedy nam też to fajnie wszystko pamięta, wszystko łapie tak jak trzeba. O, słyszeliście, zapipało, że jest do końca, rozłączyło. Podniesiemy i teraz wracamy na ścieżkę numer 2 i automatycznie zobaczcie, że nam zmieniło, że mają być ścieżki technologiczne. No to my pojedziemy teraz tą ścieżką, opuścimy i niech nam robi. Jakby ktoś chciał dokładną instrukcję odnośnie Guidance Steering, czyli GPS-a, to zapraszam na mój filmik, tam też na jednym filmie opisałem, na jakiej zasadzie to działa, jak to wszystko się zmienia. I tutaj nie wiem, czy to widać, tak, widać, że tu są niezasiane miejsca, czyli jest ścieżka technologiczna zrobiona, no dzięki temu, że jest niezasiane, też nie marnujemy na przykład nasion, no bo potem, wiecie, jest, można zasiać, wjechać w to, no i to wszystko, co zasiane, ulega zniszczeniu. A poza tym, no, ładnie to na polu wygląda, jak takie ścieżki są. Tak, tamten pracownik już skończył, my tutaj jeszcze przejedziemy. Raz. A i z powrotem, żeby były dwie ścieżki, potem zobaczycie też, jak to wygląda i fajnie na przykład można potem, korzystając z GPS-a, opyskiwaczem też przejechać. No, widzicie, zobaczcie, że jest tutaj nawóz, a tutaj jest bez nawozu. O, ja znowu go wyłączę. Też wyłączę to, ale to wtedy nie. Daję tak. Ok, przejechane.
podniesione i teraz wjeżdżamy na ścieżkę numer 2. I jedziemy. Widzicie? I tutaj tak jakby nie ma śladu. Dopiero jak to wciśniemy, to zostają nam różnice. Także ta opcja powinna być włączona, żeby nam nie siało. Pensje pracowników. Aha, tamtego pracownika, no to pracownika się nie przejmujemy. Tam GPS nam chyba pipał, że jest koniec. Tutaj od razu wiadomo. Mówię, można sobie też to bardziej skonfigurować. Ten GPS jest dosyć fajnym modem, także on będzie dobrze. O, idzie trzecia ścieżka automatycznie. Nawet gdybyśmy chcieli, nie wiem, z dwóch stron siać, no to też jest to fajnie, a jak ktoś, na przykład we dwie osoby, to czy tam na dwóch pracowników może nawet działać, bo on wtedy sobie po prostu ustawia tak jakby drugą ścieżkę, jedzie tym naszym. Ale to już są kwestie GPS-owe. Dobrze, i ja już tutaj będę kończył, także żeby go nie dalej nie jeździć, a my za chwilę zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać, jeżeli chodzi o potem opyskiwanie nawozem. I robimy szybkie przyspieszenie czasu, żeby pola nam już urosły. Ok, jak widzicie, już nam urosło. Także odpalamy nasz opyskiwacz i jedziemy. Jedziemy pryskać. O, są ścieżki technologiczne. I tak. Tutaj mamy zrobione akurat GPS-a w nim. To możemy sobie GPS-a odpalić. Czyli standardowo Alt C i potem Ctrl S. Ustawiamy szerokość. O, automatycznie nam ładnie wzięło na 27. No i tutaj też ustaw punkt A, 0 stopni. Enter. Pokaż linię włączone, włączone. O, pojechał, czyli tutaj teraz Alt X. I zobaczcie, pięknie nam akurat w te linie od ścieżek technologicznych pasuje. No niestety w pszenicy tak troszkę słabo to wygląda. Bo jak ona urośnie, to jednak troszkę te ścieżki zarastają, można by powiedzieć. Ale no ogólnie wiecie, na polu wygląda to kozacko. Fajne takie są widoki tych ścieżek, nie? Bo normalnie w grze brakuje tego. A tutaj mamy taką ścieżkę, jedziemy. I jest już jakiś tam większy realizm, można powiedzieć. A zapipało nam, dojechało do końca, dobra. I możemy zawrócić. I teraz idzie idealnie w kolejną ścieżkę nam trafił. O, idzie. Ta ścieżka wyszła troszkę lepiej. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jakoś tak czasem to wychodzi, że jedne są mniej, drugie są bardziej. To chyba też dużo zależy od pola, no ale znaczy kombajn nam, znaczy opyskiwacz nam idealnie pasuje w te ścieżki. Dobrze, a ja teraz przeskoczę w kolejny. Jego też rozłożę. On akurat GPS-u nie ma.
Ale to nie jest problem. Mamy tutaj ścieżki. I możemy jechać. Tylko tak, zobaczcie. Teraz jedyny problem, jaki widzę z tymi ścieżkami, to one działają tylko i wyłącznie z wąskimi laczkami. Jak mamy szerokie opony, albo zwykłe, tak jak w tym ciągniku, no to on jednak nam rozjeżdża ten kawałek, no i widzicie, wygląda to dużo gorzej. Także nawet mając ścieżki technologiczne, trzeba jeździć na wąskich oponach, bo szerokie nam rozjeżdżają, no troszkę ta kolizja z uprawami jest nie tak w 19, no i niestety on nam będzie rozjeżdżał. Także musimy chcąc nie chcąc stosować wąskie opony. Widzicie, tutaj już potem pracownik jeździł, ale my możemy sobie po tym pojechać. Gdybyśmy mieli wąskie, wtedy by nam to nie przeszkadzało, bo byśmy nie niszczyli. Widzicie, czasem coś niszczy, czasem nie. Także obowiązkowo wąskie opony. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Proceeda. Mam nadzieję, że wam się modyfikacja spodobała. Zostawcie po sobie jakiś tam ślad w komentarzu, ewentualnie możecie strzelić łapeczkę do góry albo w dół, jak się komuś nie podobało, ale za łapeczki dziękuję. A ja mam nadzieję, no, pokazać wam znowu jakiegoś nowego, fajnego moda, tego przetestowania. Ewentualnie jak macie coś ciekawego, to podeślijcie w komentarzach. Obiecuję, że postaram się czytać te komentarze bardziej niż ostatnio, ale dużo pracy, mało czasu, no i tak niestety z tym wychodzi, że nie jestem w stanie na komentarze szybko i sprawnie odpowiadać. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.